Witajcie. Dzisiaj przy okazji porządków na busie chciałbym pokazać Wam dwa organizery. Organizer Milwaukee, w którym mam zorganizowane tulejki do końcówek kablowych i organizer polskiej firmy Kublik, w których mam zorganizowane, to takie średnie słowo, podkładki, nakrętki i śrubki. Dlaczego średnie słowo? Dlatego, że organizacji nie ma tu w ogóle, gdyż pomimo raz, dwa, trzy, czterech, pięciu zapięć w tym organizerze, pokrywa nie dolega do kubełków i małe elementy, takie jak podkładki, przesypują się po prostu między komorami. Jak widzicie, mam tutaj mały miszmasz. To wszystko było ładnie wsypane do konkretnych pojemników i opisane na drukarce. Tutaj, pomimo przestarzałej konstrukcji i tylko dwóch zapięć, pokrywa dolega na tyle, że, uwaga, organizer trzymany nad głową powoduje, że podkładki nie przesypują się po prostu. I to mnie przekonuje, że w tym organizerze to, co wsypię do prawej komory czy do lewej komory, zostaje w tej komorze, a nie przesypuje się na boki, a już w ogóle między kubełkami. Także polecam Wam zwracać uwagę na to, jakie organizery wybieracie. Oczywiście ten organizer poradzi sobie z większymi elementami, ale dla elektryków, gdzie musimy mieć naprawdę drobne elementy, końcówki, tulejki, różne oznaczniki, polecam Wam organizery Milwaukee z linii Packout.